Profesor Bidziński, najlepsze leczenie raka jajnika nie zastąpi wczesnego wykrycia. Chociaż w Polsce dostępne są już najlepsze metody leczenia raka jajnika, problemem pozostaje jego późne rozpoznawanie. Poza tym chore nie zawsze trafiają do specjalistycznych ośrodków, powiedział profesor Mariusz Bidziński z Centrum Onkologii. Rak jajnika jest dopiero trzecim, po raku szyjki i trzonu macicy, najczęstszym nowotworem narządów rodnych u kobiet. Jednocześnie jest to czwarta przyczyna zgonów kobiet z powodu nowotworów, po raku piersi, płuca i jelita grubego. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, większość to kobiety po 50 roku życia. Nie mamy czułych metod, które byłyby w stanie wykryć chorobę w stadium przedinwazyjnym, albo w bardzo wczesnej fazie, powiedział pap profesor Mariusz Bidziński, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii, Instytutu imienia Marii Skłodowskiej Curie. Większość naszych pacjentek trafia do leczenia w bardzo zaawansowanym stadium, i nawet najlepsze leki, i najlepsze metody nie wystarczają do skutecznego leczenia. Mimo cudownych leków przedłużających pacjentkom życie mamy bardzo wysoką śmiertelność, zastrzegł profesor. Jako przykład takiego leku podał refundowany olaparyb, który blokuje ważny dla komórek nowotworowych enzym PARP. Niestety, jest on skuteczny przede wszystkim w przypadku raka uwarunkowanego genetycznie, u kobiet z mutacją genu BRCA. Wciąż problemem jest precyzyjna diagnostyka wczesnych stanów. W pierwszym i drugim stopniu zaawansowania wyleczalność jest w granicach 60 i 80%, natomiast w drugim i czwartym stadium, najczęstsza sytuacja, tylko 30 i 40%. Efektywność diagnostyki decyduje o możliwości skutecznego leczenia. Tymczasem wczesne stadia zwykle wykrywane są przez przypadek, mówi. Specjalista wyjaśnił, że tylko w około 20% przypadków chodzi o tak zwane predyspozycje rodzinne. Większość pacjentek ze zmutowanymi genami oraz ich bliscy są pod opieką poradni genetycznych. Jednak 80% to przypadki nabyte, bez predyspozycji rodzinnych. Dlatego potrzebne są badania wykrywające markery charakterystyczne dla wczesnej fazy choroby. Prowadzone są badania nad enzymami, cytokinami i innymi substancjami, których obecność wskazywałaby na zachorowanie. Jednak na razie możemy tylko apelować do pacjentek, aby zwracały uwagę na wczesne, niecharakterystyczne objawy, zaznaczył profesor Bidziński. Często dotyczą one układu pokarmowego, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, powiększenie obwodu pasa, zmniejszenie apetytu, ale też częste oddawanie moczu. Te objawy, spowodowane przez rozsiane komórki raka, są często bagatelizowane, a chore przez kilka miesięcy chodzą do gastrologa i dostają leki na wzdęcia. W razie dolegliwości dotyczących jamy brzusznej zawsze warto odwiedzić ginekologa. Dodatkowym problemem jest to, że pacjentki nie zawsze trafiają do wyspecjalizowanych placówek, mających doświadczenie w leczeniu tego rodzaju nowotworów, szpital powiatowy, w
którym leczy się raka jajnika 2-3 razy w roku, nie ma niezbędnego doświadczenia ani odpowiedniego wyposażenia, zastrzegł profesor. PAP, Nauka w Polsce, Paweł Wernicki.